Coś pomyślałem. Ale to nic. Nic się nie stało. Coś pomyślałem i oczy zamknęły się. Na chwilę. Ale to nic. Dowie się minister spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, minister zdrowia dowie się nawet. A my, jak minister zdrowia dowie się, przyjedzie karetka po ciebie, pogotowie zabiorą ciebie w karetkę i powiozą. Jak pana zawiozą do Houston, osadzą w pokoiku i będziesz leczony na dłuższy czas, będziesz, aż zrozumiesz mnie. Zrobił mój lokator. Namówił, sam udał się do Warszawy, wąchał rozpuszczalniki w lesie, jest nagrane na kanale Pato TV, złożone do komendy komisariatu trzeciego, dlaczego on tak robi. Namówił kogoś, sam się udał, żeby nie było, że ma dowód, że jego w domu nie ma, bo nie ma, mówię szczerze, i ktoś przyjechał, wtargnął wieczorem, pomalował, jak ja już zasnął dokładnie i koniec. Dobrze. Pan współlokator, nazwisko... Wojciech Suchodolski. Pan podejrzewa, że on kogoś namówił do... Tak. Tutaj, tego rodzaju. Tak, zniszczenia mienia mego. Domu i samochodu. Widzisz pan? Jednego i drugiego. Widzisz pan? Widzę, panie szanowny. Ty nie będziesz mnie na stół wyzywał. Od różnych, że to ja zrobiłem. A kto? Ja byłem w Warszawie. A kto? No, nagrywaj. Razem z Pawełkiem. Chujełkiem. O, tak. Nagrywaj. To wszystko jest. Będzie na wizji. Ja też będę nagrywać ciebie. Niech właśnie policja ogląda, ja to niech widzi, że ja mu samochód zniszczył. A kto zniszczył? Strał. Ja też się będę nagrywać. I chcę pokazać, o, niedawno wróciłem do... ...do domu i... Ktoś panu auto oblał! A jest pan Wojtek? Proszę, ja z dziećmi nie rozmawiam. Wy takie jaja robicie. Fajnie, zadowoleni jesteście. Ale nie, to nie my, naprawdę. A ciekawe kto? On teraz wala na mnie. Chcieliśmy o tym powiedzieć. Bo my tak właśnie... Ja dopiero z Warszawy wróciłem. Ja wiem o tym. Ta osoba, co mnie zebrała, to po prostu zapłaciła za ten... To powiedz, kto zabrał, że Pawełek zabrał. To nie Pawełek. Pawełek, przyznaj się lepiej. Nie Pawełek. Ja Pawełek. Ci mówię, co ty się wtrącasz sobie... Już piszesz? O, piszesz. Donosy piszesz. Już na kogoś. Na Pawełka. O, jak nie Pawełek to był. Pawełek? Tak. O, zobacz. No. Ja właśnie nie będę nagrywał. Dobrze. Ja powiedziałem, proszę odejść. Ale my... Powiedziałem, proszę odejść! Oni chcą powiedzieć, ta osoba, co bramkę ja klei. Proszę odejść! Nie widzę was tutaj. To bo jak otworzę bramkę, a dorwę któregoś, to będzie gorzej. A to ten, co bramkę odkleił panu. No widzicie, krzyczy na dzieci. Ja to nagram i sami zobaczy. No, wróciłem i po prostu chce się mnie pozbyć, a mój komputera mi nie odda. To policja zabierze moje. Dzielnicowy powiedział, bo chcesz się wyprowadzić, wszystkie masz rzeczy swoje zabrać. I tak właśnie zrobię. I powiem tak. Majorze, nie chcesz mnie adwokatem, nie chcesz mnie wszystkimi, bo ty już jesteś utopiony, bo same uszy. Spierniczasz z domu, kryjesz się jak ten szczur. Jak ten szczur kryje się w wodzie, żeby jego nie złapali. Halo? O, wydzwaniał na stop. No nie dziwne. Nie mówi, komputera mi nie odda.
No. No powiedz, że to dopiero ja wróciłem, a ty po prostu się rzucasz już od razu do mnie, że to ja. Pokaż, jak mówisz swoich ludzi. Pokaż! Jakich ja swoich ludzi? Pokaż! Narkomanie! 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 A ty pijaku jesteś. Narkomanie! Dobra, niedługo się pozbędziesz mnie. Nagrywaj to i masz naprawić to. Tak, sram. Dostajesz pieniądze do czyszczenia samochodu. Jeszcze raz powiesz straż, kurwa. Ty wiesz co? Właśnie dzisiaj niedziela i po prostu ja przyjechałem wczoraj o 16 byłem z Warszawy, przyjechałem i to zobaczyłem, dobrze, że zobaczyłem. Pierwsze trzeba trochę namoczyć. O. O, jak elegancko wchodzi, to się umyje. Umyć tak trzeba i wtedy namyjnie. Przyznaj się lepiej, no. Czego ukrywasz Pawła? Ja nie ukrywam. On mnie nie wiózł. Ja nikogo nie będę oczarniał, tak jak ty oczarniasz. A Wełek wiózł. I po prostu na ten temat to właśnie Paweł chciałem powiedzieć. I po prostu Paweł właśnie wiózł. On... Ja tobie dupę urdowałem za to, co jechałeś po prostu tym samochodem, co ja nagrywałem i po prostu nie skręciłeś tam, gdzie trzeba. I policjant powiedział, że po prostu powinien dostać mandat za to. I właśnie powinien on za to dostać mandat. No gada głupoty na mnie, Krzysztof. No, ja mu w jakiś sposób chcę pomóc, a on... Gówno. O. Kurde, tak. No, poszedł nagrywać na mnie i wyzywać. No, to tak będzie powiadał za obrazę. Bo nie można wyzywać. O. A ty mnie hańbujesz, wyzywasz mnie od kurwów, od różnych wyzywasz. Ludzie to słyszeli na kanale twoim, na wszystkim jest nagrane i tak dalej. Będziesz jeszcze pociągnięty do odpowiedzialności karno-sądowej za wyzywanie w moim domu, za niepłacenie, za mieszkanie dla mnie. Wszystkie te twoje pieniążki masz przelać na moje konto. Tylko obudził się, zaczyna... Przykinać, mówi po prostu takie rzeczy, ty chuju, ty różne rzeczy, geju, nie geju i po prostu ja chcę, żeby kartkę napisał, że po prostu... Gdzie kartka, możesz iść do sklepu, kupię zeszyt. To ja mam i napiszę i podpiszę się, że po prostu kiedy ja mam prawo usunąć te kamery, zabrać swoje rzeczy i wtedy mogę się wyprowadzić. Tak dzielnicowy powiedział. I policja tutaj wcześniej co przyjeżdżali. Major jeszcze! Major! Jaki ty major? Ty nie masz prawa nosić już tobie policjanci powiedzieli na BMA, nie masz prawa nosić koszuli, nie masz prawa nosić nie masz prawo nosić nazwiska, imię firmy o tytule major. No widzicie, co on robi. No, trzeba napisać kartkę, usuwam kamery, zabieram swoje rzeczy, wyprowadzam się i nie pokazuję się tutaj. Będziesz swoich koleżków przyprowadzał małolatów, będą ci szyby je wybijać, będą tutaj wszystko, będą demolować. Widzicie? Męczennika? Męczennika, o właśnie. Widzicie męczennika no, mnie? No dalej przyklinaj, no dalej przyklinaj. To mnie męczy? No. Sprawie zarejestrowałeś na mój adres, bo nie masz, czarno na białym, nie masz. Na papierze, powiem tobie, majorze,
pozwolenie ode mnie na mój adres, żadnej firmy rejestrować nie masz i masz wyrejestrować firmę, masz zakończyć działalność i to idzie na cały świat i szanowni państwo, kieruję apel do urzędów Warszawy, Urzędu Miejskiego, do pana prezydenta Trynkiewicza, ażeby i całego Urzędu Miasta Warszawy, ażeby nie był rejestrowany firma Wojciecha, żadna firma Wojciecha S, bo RODO,